Witamy Państwa serdecznie w firmie Energy Gas Polska. Jesteśmy właśnie w trakcie jazdy testowej autem po montażu instalacji gazowej. Jest auto, można powiedzieć, niebanalne, dosyć wyjątkowe, mianowicie Chevrolet Camaro z silnikiem 6,2 litra o mocy 432 koni mechanicznych z 2014 roku. Co do mocy silnika możemy mieć troszkę wątpliwości, tutaj jest chyba troszeczkę więcej, gdyż mamy porównanie do innych egzemplarzy. Tak, które auto w ostatnim czasie się pojawiły, jest to już trzeci w ciągu ostatniego miesiąca chyba i musimy powiedzieć, no, że ten jest wyjątkowo narowisty w porównaniu z tamtymi. Tak, naprawdę bardzo, bardzo sprawnie jeździ. Teraz już jeździ o połowę taniej dzięki instalacji gazowej BRC Sequent Plug and Drive zamontowanej w Energy Gas Polska. Teraz może kilka słów już o samym aucie. Silnik 8 cylindrów, silnik w technologii, znaczy o modelu LS, podobny jak był montowany w Chevroletach Corvette. Naprawdę bardzo pancerne jednostki. Swojego czasu nagrywaliśmy też film właśnie o tych silnikach, dlaczego idealnie nadają się do gazu. No i zdanie swoje podtrzymujemy. Silniki praktycznie niezniszczalne, jeżeli o nie dbamy pod kątem wymiany oleju i bieżącej eksploatacji. Także sama instalacja gazowa nic mu nie przeszkadza w pracy. Jeżeli chodzi o spalanie tej potężnej jednostki, no to tutaj musimy się liczyć ze spalaniem rzędu 20 litrów, tak myślę delikatnie, benzyny. Gazu nam spali około 22 litrów. Dzięki temu na każdym przejechanym 1000 km oszczędzimy aż 560 zł. Dla porównania możemy powiedzieć, że koszt przejechania 1000 km na benzynie jest to 1000 zł. Ten sam 1000 km na gazie pokonamy już za 440 zł. Także 560 zł różnicy na każdym 1000 km. Ponad połowa. Tak naprawdę przy 4000 km to oszczędzamy już na jakieś dobre tygodniowe wakacje. No tak, a trzeba powiedzieć, no, że to jest auto stworzone chyba jednak głównie do zabawy i do czerpania z niego radości, więc jeżeli można to robić ponad połowę taniej, no to dlaczego nie? Dlatego jak będziemy się nim bawić, no to 20 litrów na pewno nie pochłonie, tylko myślę, że wartości 30, a może 30, nawet 50. i 40 gdzieś by się zdarzyło. No, dokładnie, niektórzy mówią, że amerykańskie samochody nie posiadają ograniczenia, jeżeli chodzi o spalanie, także no, tak, tutaj szczególnie tutaj 6,2 litra, no potężna. No mocy teraz zapewne około 450 koni mechanicznych, bo to naprawdę czuć. Tutaj właściciel będzie mówił, że będzie jeszcze coś modyfikował pod granicę 500 koni mechanicznych, także i spalanie wtedy wzrośnie, jeszcze większy fan z jazdy, no i oczywiście jeszcze większe oszczędności będą dzięki temu, że auto jeździ na gazie. Oczywiście, tutaj właśnie, jeżeli chodzi tutaj o ciekawostka taka, powiedzmy właśnie może też o zbiornikach. Tak, tutaj klient zdecydował się na montaż dwóch zbiorników właśnie z racji tego, żeby jak najrzadziej stawać na stację, autko swoje spalić musi, dlatego też na czasie klientowi zależy, żeby zatankować raz, a porządnie, nie co chwileczkę stawać na stację. Przestrzeń bagażowa jest tutaj na drugim planie. Dzięki temu zamontowaliśmy dwa zbiorniki. Jeden walcowy za kanapą o pojemności 70 litrów brutto, drugi w miejscu, można powiedzieć, koła zapasowego, którego tu nie było, tylko był akumulator, który również został przeniesiony. Będzie to pokazane o pojemności 49 litrów. Do tych zbiorników łącznie nam się zatankuje około 100 litrów gazu już netto, czyli można powiedzieć na gotowo do jazdy. Czyli przy spalaniu około 22 litrów gazu przejedziemy ponad 400 km. No tak, 430 km przejedziemy, wynik świetny. Oczywiście w trasie, tutaj klient mówił, że w trasie auto potrafi spalić 14 litrów, tak normalnie jeżdżąc. No, w tą wartość możemy uwierzyć, oczywiście jadąc delikatnie, no to może i tyle spali, no to oczywiście ta wartość wtedy bardzo, bardzo się zwiększy. Myślę, że zasięg będzie ponad 500 km śmiało. Tak, może nawet i pod 600, gdzieś by się zdarzyło, żeby się udało dojechać troszeczkę dalej. Co jeszcze? No może jak wygląda tutaj cena instalacji, kiedy się klientowi zwróci? Znaczy tutaj instalacja, jeszcze powiemy, że oczywiście jest przy tej pojemności i mocy podwojona, czyli dwa reduktory, dwa filtry ciekłe, dwa filtry lotne, dodatkowo jeszcze dwa zbiorniki, dwa wielozawory, tak naprawdę jest tylko jeden komputer gazowy, pojedyncze wtryskiwacze na każdy cylinder, oczywiście koloru żółtego, i pojedynczy komputer sterujący, a tak to wszystko mamy podwojone. Już na naprawdę najwyższe obciążenie, najwyższą wydajność. Jeżeli chodzi o cenę, to koszt z dwoma zbiornikami jest to 7400 zł. Koszt profesjonalnej instalacji z profesjonalnym montażem. Zwrot kosztów montażu następuje już po 13 tysiącach kilometrów, także naprawdę bardzo szybko. Auto jest świeży z 2014 roku, także na pewno jeszcze wieloma tysiącami kilometrów będzie cieszyć właściciela.
Dokładnie tak. Cóż możemy powiedzieć na koniec? Tak jak już powiedzieliśmy, no, ponad połowa oszczędności, ponad połowa pieniędzy w kieszeni. To może jeszcze zaprezentujemy na koniec tego filmu, już żegnając się z Państwem, jak to auto nam wspaniale przyspiesza i jaką ma naprawdę potężną moc do wykorzystania. Możemy, myślę, że tam w jakichś tam rozsądnych granicach się rozpędzić. Jasne. I jak pięknie brzmi, też warto zwrócić uwagę. Ciężko utrzymać kamerę, proszę Państwa. Jest to niemal niemożliwe. No dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję. Na sam koniec i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Zapraszamy.